Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Felsbruna, odcinek 115. W dzisiejszym odcinku będziemy robić żniwa sobie na nowych polach, które kupiłem w poprzednim odcinku, czyli pole numer 4 i 5. No, więc ja sobie zacznę kosić i zaraz będę opowiadał, co się dzieje i się będzie działo. Postaram się to skosić w... samemu. Na to, że aksel musi być zatankowany, to nie patrzę, no bo... Wiem, że ten monit będzie cały odcinek, ale zapomniałem go zatankować. A poza tym, jak wyjeżdżałem w pole, to jeszcze nie pisało, że musi być zatankowany, więc go nie tankowałem. Sprawa na mapie wygląda tak, jak widać. Ja koszę sam. Axel kosi sobie 12, czyli standardowo. W sumie, jakby nie patrzeć, to co odcinek. Znaczy, co odcinek. Jak są żniwa, to na każdych żniwach Axel kosi w sumie sobie dwunastkę i skanie odbiera, no bo to jest zestaw przystrzykowany specjalnie dla niego. A ja zostawiłem sobie Duffa i John Deere'a tutaj do odbioru. I ogólnie odcinek będzie się taki nierealny w sumie trochę. Bo będę używał moda Easy Development Controls, żeby się tepnąć na silos. Tylko tyle chciałem powiedzieć. Bo tutaj żadnego kursu nagranego nie mam. I chyba nie będę nagrywał. Chociaż może kiedyś. Chociaż w sumie nie wiem, czy mi się opłaca na te parę odcinków. Bo zazwyczaj... Chociaż teraz czekaj, dojdzie tutaj jedno wielkie pole tutaj w sumie, no to... Jakiś kurs na odwóz by się przydał, nie? Tutaj stąd. No nie wiem, pomyślimy. Bo jak to ma być na odcinku koszone, to lepiej, żeby sobie kurs i sobie cały odcinek jeździł sobie, tak? Z góry tutaj ze zbożem. Może być nawet tutaj na skróty nagrany, żeby jak najszybszy był. Ja na to raczej patrzeć nie będę. Dobra, akcent zaraz będzie pełny w sumie, dwa zbiorniki i pełna przyczepa będzie. Bo on widzę, że tam po 30 ton daje. Dobra, ja koszę sobie takie w sumie nowe pole. No i w dzisiejszej części będę tutaj... No to jest koszenie, to jest około 10 minut. Taki był plan. O! Trzeba uratować moich podopiecznych. A, ja wiem, co tu się stało. Bo ten chciał wykosić, a... Ten chciał podjechać i tyle. Dobra, niech się wysypie. Da radę wysypać? Da radę chyba. Ile to jeszcze zostało? 3 tony. No i poszli. Godzina 7 nie wypisze, że jeszcze będzie poszli. Teraz nie wiem, co on będzie robił. Ale pewnie dalej będzie próbował podjechać do kombajna. A, tak jak jest ściana, to ja tutaj muszę ten róg tutaj zgładzić. Zamalować. To w sumie nawet od razu zrobię, tylko zobaczę, czy on kombajna tutaj wykręci. Czy on będzie jednak próbował cofać? Nie, jak widać, zakręcają tutaj. Więc trzeba to zamalować. Malowanie. Dobra, było malowanie. Tylko nieco lektura, oczywiście trawy. I tu sobie przeciągniemy ją tak aż. Tak sobie ten pole zetniemy. Bo czemu by nie? Kurde, ale jak przeskoczy pędzel, to już nie maluje, ale no wiem, to w sumie trochę... Trochę logiczne, jakby nie było. No i dobra, jeden narożnik ścięty, to jest taki w miarę ten narożnik. Można go ewentualnie tak przyciąć. Tutaj ten narożnik też trochę ściąć. Dobra. I tu przy torach coś trzeba przyciąć, czy nie?
Dobra, nie wiem co z tego wyszło, ale. O, i ten narożnik trzeba trochę przyciąć. Też. A sobie tutaj kurs będę nowy generował na pole, więc są spokojnie. Bo on tutaj zawsze widać, że rzepak zostaje. Po rzepaku było widać, że zostaje. No i dobra. Akcent się ślizdrze gdzieś. Myślisz, że się w drzewo zahaczył. I on teraz będzie próbował gonić Nimbalanda. I się dosypie, ale oni się pewnie tutaj dopiero na prostej wysypie. No dobra, no zobaczymy. Ersa to jest pełny już? O, skania jest pełna już, ty. Więc szybko nawet poszło. Dwa kółka i pełna. A chodziło mi o to, że w dzisiejszym odcinku będę to chciał skosić i tam pogłaskać trochę terenu, tak? A w kolejnym odcinku kombajny będą sobie kosić dalej. Myślę, że tutaj będzie kosił sobie New Holland. Axel tu. A Klas nie będzie kosił. Tak pewnie jakoś wyjdzie. Teraz pytanie, czy on się wysypie, czy pojedzie dalej. Bo ja nie pamiętam, jak to było. Niby się sypie. Gdzieś Axel zablokował. Axel tył, budynek przy tym. Dobra, skanie się cała wysypała, dobra. A dobra, on się odblokował sam. Co on tu dużo nie wysypie, bo on tu ile ma? Ma 59, czyli 3 tony wysypie. Nie pamiętam, czy on tą skanią tutaj się rozbije o drzewo, czy przejedzie obok, bo ja nie pamiętam, jak to było już. Ale dobra, widzę, że dosyć się poprawił ten kurs. A kiedyś było gorzej. Dobra, Jander sobie odpoczywa, no bo nie chciałem go brać na te żniwa. A poza tym Axel robi ostatnie kółko już na tym polu i będzie paskami kosił, więc. Dobra, fajnie to wygląda. No wiecie, żniwa są fajne. A ja też nie chcę całego odcinka ze żniw robić. Aksen jest zaraz zablokowany. O co? Może auto jakieś? Pewnie tak, bo już ruszył. No dobra, o właśnie w sumie nie sprawdziłem, jaka tu jest ziemia. A ja nie sprawdzę tego. Ale mogę kliknąć tak. Nie, to tak się sprawdzało, czekaj. O, piątka jest troszeczkę lepsza. Ma troszeczkę więcej ilu. Ersa to się ślizga. No dobra, zaraz zobaczę. Wiesz, że Skania zawsze skakuje Ersa, no to mówię Ersa to tak. Dobra, niech się tutaj wysypuje. A, bo tak gdzieś tak to robi. I dobra, odblokowali się, odblokowali. O, bo on ma 70% już. Axel niech się wysypuje. Axel już jest pusty, dobra. A niech Holland robi dopiero drugie kółko. Pisze, że niby za godzinę i 15 minut skończy, więc taka jeszcze zejdzie. Ale pewnie po tym odcinku zaraz będę drugi odcinek nagrywał. Więc żniwa będą kontynuowane. Na pewno akcja skończy do tego czasu. Bez 19:46. A tu ma niby 50 minut koszenia, więc. Więc na spokojnie. On sobie to skosi. Nie gadaj, że. Ja wiem, co oni będą robić. Wiedziałem, dobra, pokażę wam to, bo to zabawnie sobie wygląda, jak on jedzie sobie 20 parę na godzinę i się sypie, nie? CR musi być rozładowany. No dobra, to zaraz tam akcent to ogarnie.
No i tak to wygląda mniej więcej, jak to sobie działa tutaj. Ale dobrze, że przekonał na zakręcie, bo przy okazji się wysypał. Dobra, ten sobie tu czeka. Ja się już wysypał mój kombajn. A, i nie powiedziałem skąd mam kasę. No właśnie, nie powiedziałem skąd mam kasę. Kasa jest z sprzedaży soi była. No i plus to, co nakręciły panele słoneczne przez przewijanie. No, bo więcej nie robiłem. Co ten tam znowu wysuwa? Nie mówię sobie. Ale później. W sumie tak patrząc na oryginalne pola, czwórkę i piątkę, to tu jest w ogóle fest dużo niewykorzystanego terenu, nie? Patrzcie, jaka czwórka jest mała. A i piątka jaka jest malutka w ogóle, a ile jeszcze terenu idzie tutaj odzyskać, więc to będzie nawet dosyć, to będzie duże pole. No, to będzie większe niż trójka nawet, szczerze mówiąc. Więc spoko. Jak to wygląda? Dobra, oni się tam ogarnęli. Axel sobie kosi paskami. On ma króciutkie paski, więc teraz szybko zbiornika tam nie nakosi. Ale. O, zapis przy okazji. Jakby ktoś pytał, to mam 233 godziny w tym serwerze. Mówię, że po tym polu już ładuję całą kasę w 30 pole. Nie mówiłem, czekaj, bo mój plan jest taki na tę serię, że teraz zrobię te pole. I resztę właduję w kredyt, który mam milion. Nie mam miliona, 950 tysięcy. A i krów mam 34, jakby coś. By się rozmnożyły, wodę trzeba dolać, ale to jeszcze czas. Tak, ja lubię z zimy na lato, na wiosnę przewijać. Ogólnie to nie lubię, ale. W sensie lubię to robić, bo. Wtedy kasa sobie płynie. I zastanawiałem się nad tym, czy jak z tego gadzenia mi zostanie kasy, to czy nie dokupić sobie jeszcze jednego wiatraka. Nie wiatraka, tylko tego. Panel słoneczny. Bo wiatrak to bym musiał na polu sobie stanąć, a ja nie mam zbytnie miejsca na polu. Jeśli teoretycznie mógłbym gdzieś postawić na jakimś polu wiatrak, ale. Nie wiem. Nie wiem sobie gdzie nawet. A taki panel słoneczny na pewno by mi się przydał. I jeszcze jeden. Bo by sobie kasę kręcił oczywiście. Wtedy bym miał 4. Wtedy bym miał 4, więc już fajnie by szło, bo teraz 40 tysięcy niby. 40 tysięcy zostaje na dzień. Przez 24 godziny 40 tysięcy, z czego 6 idzie na kredyt. 6,5 tysiąca w sumie idzie. Bo jeszcze utrzymanie ziemi, tam chyba 700 euro. Euro, no bo mam w eurach. Zastanawiałem się, czy mam. Zastanawiałem się przez chwilę, czy mam dolary czy euro. Ale zobaczyłem na górę, że pisze etn, to e. No to euro, nie? No i coraz bliżej końca tej serii, tak? No bo zobaczcie, ile mi w sumie pół zostało do kupienia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem landów zostało do kupienia. To jest jako dzienny. Dobra, czyli 8 landów zostało do kupienia. 8 landów do kupienia, a. Tak, 8 landów zostało do kupienia, a pół 7. Więc to jest kwestia. Mówię, tu parę sezonów. Tak naprawdę kwestia tylko pieniędzy to jest.
Bo ja już maszyny mam wszystkie. No, kupiłem sobie tego Axiona, bo w sumie potrzebowałem. Bo pomyślałem sobie, że jak sobie sieją moje ciągniki, no to ja nie mam takiego dużego ciągnika, żeby na przykład sobie wapno sypać na jakimś polu, tak? No bo mam 4, w sumie 5 potężnych ciągników. Więc tak, no. Sztejer to tylko teraz stoi sobie tak, bo stoi. Czasami go jeszcze używam z bredalką do wapna, oczywiście. Do wapna go czasami jeszcze używam, ale już... Fendt to głównie TMR wozi. No i jak się uda, to jeszcze sobie próbki glebowe bada. Glebę sobie bada. Ale to też nie zawsze. Najczęściej Sztejerek to robi. Nie wiem czemu, ale tak się jakoś przyzwyczaiłem. Dobra, akcent jest znowu pełny. Więc spoko luz. Tego zbiornika już nie dam nic. Dobra, i zaraz oczywiście sobie Lexiona puszczę. Zaraz sobie Lexiona puszczę. Ile mam minut, tak z ciekawości? 16, no bo przez to, że ja byłem tam około 5 minut na dole sobie biegałem, pokazywałem wam Axiala. Ale zaraz będzie tam Kraksa masakra. No i ogólnie zastanawiam się, no w kolejnym odcinku będę walczył tutaj z tym polem, będę powiększał je. No i chyba będę od razu wapnował, no bo tutaj będzie na wiosnę dopiero siane. Więc może jak się uda. Może jakby się udało. Jakąś talerzówką bym tu przyleciał. Albo... nie wiem w sumie. Zależy jak to będzie zrobione, nie? Tutaj będzie wszystko zaorane praktycznie, można powiedzieć. Więc chyba zostawię to. Myślę, że tutaj wyorywanie tego pola i wapnowanie to jest cały odcinek, tak? Na siłów nie będę dodawał do tego, bo chcę na dzisiejszym dniu to zrobić, czyli jeszcze na późnym mecie, żeby można było jeszcze... żeby... sobie chwilę kosili, tak? Trzeba będzie powoli myśleć. No, na pewno na tym dużym polu tutaj jest rzepak aktualnie zbierany, więc na pewno będzie tam jakieś zboże. A jakie to wam nie powiem, bo nie wiem. Czy to będzie owiec, czy to będzie pszenica, tego nie wiem. A może być i nawet... nie wiem sobie co. No i dobra, skosiłem. Tutaj dało 30... 50 ton chyba dało. Nie wiem co mi na tyle dało. Zaraz nasypię się na dacha, to będę wiedział. No takie na szybko żniwa. No bo to nowy ląd, to wiadomo, że chce się robić. Zaraz dacha muszę jechać wysypać na silos magicznym sposobem. Taki trochę niezbyt fajny. Ale on bardzo, bardzo pomaga poza odcinkiem. Bo na odcinku tak nie do końca to wygląda. Tutaj za drogą nic z tym landem nie będę robił. Bo tu nam to przecież należy do pojmowa 4, więc... teraz już nie mogłem sobie go wygładzić tutaj. I tutaj jakieś małe poletko ładnąć, ale po co? Pytam się po co. No właśnie miałem plan się tepnąć z akcji, ale powiedziałem, że tu będzie dym. I wiedziałem, że oni się opalą, bo to było widać już na mapie. Co tu jest grane? I on teraz już powinien ogarnąć Scania, że halo kombo już. No właśnie, jak to chodziło. A oni tutaj jeszcze dalej kółko walczy. Kombo, no dobra, niech sobie walczy. A ja chciałem szybko jeszcze kombo puścić, żeby kosił na jedynce. Aha, super. Że ja tak stanąłem, że w ogóle nie sypał.
No super jestem. Super jestem, kolega. No i dobra, John Deere trzeba przestawić, żebym miał gdzie sypać klasikę. Kurs kleja nie będę ustawiał, no bo nie mam tego kursu nagranego na dół, ale będę musiał to zrobić, no bo myślę, że fajnie by było tutaj sobie nagrać kurs. Wiem, że pewnie trochę pełne kombajny by zostały długo, ale coś teraz to będzie rzepak, no to nie wiem. Na pewno te dwa ciągniki by musiały tutaj wozić, tak? Jeżeli mówię o ciągnikach, no to na pewno dwa by musiały tutaj wozić. Na przykład tak jak teraz John Deere i wtedy Fendt by musiał wozić. No bo wiadomo, że mam... Oj, że mam dwie ciężarówki, no to dwie ciężarówki do dwóch kombajnów, tak? A ja mam przyczepy 3. Tak, bo mam tego Aperiona, Strathmana. Mam to, co jeździ z klasem i jeździ ta mała kram. Znaczy mała, no 48 ton, no to nie taka mała. Ale tą krampę można było sobie na ten trochę większy podjąć, ale to wtedy Fendt by nie miał co robić. Więc to tak trochę nie uśmiecha mi się. No i dobra, generacja kursu. Pole numer 1. A zrobię mu 3 kółka, jak każdemu robię 3, no to zrobię tutaj też 3. Bez przeszkód, no bo tu nie ma przeszkód. Na tym polu, na szczęście. Oni znowu się poblokowali. On się teraz nie wysypie na tym przejeździe, nie? To ja nie wiem. Ale powinien dać radę na tym przejeździe już. Bo przejazd jest dosyć długi. A skanie już od samego startu z nim jedzie, więc... Zostało mu dwa... I ona spokojnie się wysypie. Oczywiście idę sobie na górę. Bo muszę dafikiem sobie odjechać. O, 50 ton dał. Właśnie. Jeszcze teraz muszę wam pokazać, jak ja to robię. I teleportuję się na pole 20, bo pole 20 jest idealnie ustawione pod mój bin. Patrzę to, widzicie? Teleportuję się i pojawiam się koło bina. Znaczy, jakbym stanął tak, w sumie mogę tak stanąć. To tylko bym się cofnął i bym był już na krasie, bo tak najczęściej się dzieje. No i dobra. A pewnie spytacie, jak wrócić na górę? To zaraz wam pokażę, jak wrócić na górę. Pole numer... Dany numer pola po prostu trzeba wpisać. No i jak ten teraz znowu tam wysypuje? A najczęściej to ja wybieram sobie pole numer 3, bo jest dużo bliżej do ustawiania. Jak tutaj kosiłem, to tutaj zawsze jak robiłem odcinki, to zawsze się teleportowałem na trójkę. Ale dobra, to jest najmniej istotne. I teraz zacznę przekształcanie terenu. A, mnie tutaj wysadziło. O, nie to, pan. Jak się dzieje? To się zwiększało, tak? A, kontrol Q się... Nie, kontrol F. No maksa oczywiście. Siła pędza 3.0. Wielkość pędzelka zrobimy sobie na 10 w sumie. No i gładzimy pierwszy tutaj ten teren. Albo zrobię sobie 12. O. No 20-20 jest trochę wygodniejsze. Że się trzyma klawisz, a nie scrolla. No tak myślę, że jak tak bym sobie dłużej pojeździł tym scrollem, no to trochę paluch by wolał. O, też pod samą drogę, bo to trzeba wszystko ładnie zrobić. Się tego się ukryć chyba nie da. Znaczy da się to ukryć, ale ja sobie to oboram ładnie. I tutaj sobie zetniemy tak, tam już nawet nie będę wyrównywał. No bo...
Dobra, tu jest płasko, tu jest płasko, ale tu nie jest płasko. Tu sobie zrobimy tak, o, wygładzę sobie to. Tak, idzie teren pola. Tak sobie to wygładzę, no tam dalej już nie gładzę, no bo tam już nie jest mój... Tu jeszcze jest mój kawałek terenu, ale tam już niżej nie jest mój, nie jest mój teren. Więc nie będę kogoś terenu gładził, bo po co? To tak sobie na szybko będzie gładzony ten teren. Ale to tak, żeby tylko sobie zabić odcinek. Bo poza tym i tak ja po odcinku bym to musiał gładzić i tak, no to... To teoretycznie jeden pies, czy ja to zrobię na odcinku gładzenie, czy... A w sumie rzadko wam pokazuję takie rzeczy. Jak głaskanie terenu, więc... Na 30 na pewno wam tego nie będę pokazywał. No bo to jest za dużo głaskania. Chciałem tam chyba, że będę ze 4 godziny siedział jak nic, żeby to wygłaskać. Ale zanim 4 godziny siedzenia, to wiadomo, że trzeba mieć z czego to głaskać. No i dobra, wygładzone. Wstępnie tutaj te brzegi pola są wygładzone. I teraz tutaj, najgorszy teren. Czyli ten tutaj... Zakręt do torów. To jest chyba najgorszy kawałek, jaki może być. Trzeba aż teren tak podnosić bardzo. Musi się gładzić, żeby... W sensie wiadomo, że aż pod same tory nie będę jechał, ale muszę aż pod same tory go wygładzić, tak? Bo nie wiem, ile tutaj tego fizycznie terenu będę brał. Tam już do tyłu nie jadę, bo tu trzeba będzie kąt prosty zrobić, żeby pracownik... Żeby kurpy sobie ogarniał. Tu już nie, panie, to już nie moje. Dobra, tutaj trzeba to wygładzić. No i zobaczymy sobie, jak to będzie. No wiadomo, że pole będzie tutaj, tak żeby jak najmniej... W tą górę wchodzić. Czekam, czy zobaczyć, jak ten teren idzie. W ogóle tak jak idzie, jak to drzewo? Chyba dowiedziemy mniej więcej po tym drzewie. Tak, idzie jak ten drzewo. No to do tego drzewa muszę głaskać. O, widzicie, to nawet lekcja musi być rozładowana. To w sumie rozładuję sobie zaraz. Właśnie nie wiem, czy on mi ucieknie, czy on będzie sypał. Tego to ja nie pamiętam. Niestety. No właśnie tak sobie pomyślałem. Tak sobie myślałem, że pewnie ucieknie zaraz. Ale dobra, to raz, dwa go wysypię. W sumie taki był plan, żeby odbierać. W sumie żander nie jest tutaj potrzebny. Wystarczy, żeby sam dał. Ale zostawiłem tego żandera, bo... Żeby nie było. Bo nie wiedziałem, ile fizycznie tego jęczmienia będzie, tak? Myślałem, że trochę więcej dostać mięśnia. Ale w sumie więcej. No, 50 ton to i tak jest w sumie dużo na to, że tam to nie jest moje pole. Moje pole, ale tam nic nie było robione. Ani wapno, ani nawóz, ani nawet próbki nie były badane. Tylko świeżo kupione pole i od razu był odcinek nagrywany. No i dobra. Czyli tutaj tak jak idzie to drzewko, to jest mój teren, dobra. No, czyli to wszystko po prawej trzeba wygładzić. No, tu już jest górka płaska. Górka płaska, jak to w ogóle brzmi. Ale tak chyba będę wziął trochę pod... Spada ten teren trochę? Niby spada trochę. O, właśnie o to mi chodziło, żeby on się tak przypłaszczył.
No i można powiedzieć, że wstępnie teren jest zrobiony. Bo tutaj ta skarpa tak już musi zostać. Mogłem trochę jeszcze ewentualnie tutaj przeciągnąć. To była aż taka mega gładka. Mega, znaczy stroma nie była, no. Tu trochę jeszcze przypłaszczę. Tu trochę się podniesie. No i dobra, chyba to tyle. Się jeszcze trochę opuszcza, to niech się opuszcza. A muszę zobaczyć, jak to wygląda. Bo to tak z tego kółka to też edytora nie oddaje. Na przykład tutaj trzeba było jeszcze trochę podgłaskać. No, tutaj trzeba trochę pobawić się. No, tu jest akurat gładko. Ale tą górę myślę, że. O, tak, tutaj będziemy skręcać. Przecież tutaj, nie? Tutaj będę skręcał. I tak aż mega pod tą górę nie jeździć. Trochę stracę terenu, ale. No i dobra, w sumie tutaj jest wygładzone, tylko trzeba ten róg pola jeszcze zrobić. Jest wszystko ładnie gładko. Tutaj trzeba jeszcze trochę pogłaskać. Żeby to się podrównało trochę. Chyba już. O, tu jest ten gar. Właśnie o ten gar mi chodziło, żeby go zlikwidować. Bo jak biegałem, to go widziałem. Dobra, by w sumie było. Dobra, teren wygładzony. Ja teraz po cienku tylko sobie tu trawę naokoło dopomaluję. A ten odcinek ile ma? Minut 32. No dobra, to będę kończył ten odcinek. A, jeszcze wam obiecałem, że postawię te panele. Tego już nie będę wpisał w tytule, ale. Ale po prostu wam pokażę, jak to stawiam. 400 tysięcy mam. No tu. W sumie tutaj też mogę postawić, ale jak mam w jednym miejscu te panele, to w jednym miejscu chcę mieć. Ale później po mapie nie szukać. W sumie to tylko 40 tysięcy wydałem na teren. Myślałem, że trochę więcej wydam. Są 3. No to raz. Dwa. I wiecie co? Sobie dobiorę te 15 tysięcy kredytu. Raz. Dwa. W sumie... No, jeszcze za mało. Jeszcze piątka. I teraz zobaczę tak, jak kasa będzie leżeć. A, bo to 150 tysięcy kosztuje 125. No dobra, to zrobimy tak. Do miliona sobie zaciągnęła. I ja będę dziękował wam za ten odcinek. No i dobra, mam 6 paneli słonecznych, więc teraz już kasa będzie szła. Nie miałem w planach postawić 3. Ale zobaczyłem, że dużo terenu mi zostało. O właśnie, 9.36. Mam 9.300. I przewinę do 10. Zobaczę, ile będę miał kasy. 12.600. Czyli 3.300 na godzinę dostaję. 3.300 razy 24. Tu prawie 70 tysięcy będzie. Więc dobra, ja wam jeszcze pokażę ostatni rozładunek. W sumie tego zostawię. Tempomata. Ostatni rozładunek klasa wam pokażę i będę kończył ten odcinek. A wiadomo, że resztę to poza odcinkiem będę walczył. Może nawet i od razu go nagram, zaraz po tym. Nie będę chyba nawet. Tylko sobie pomaluję, wiadomo, poza odcinkiem. Oddechnę sobie, zjem. Napiję się czegoś i będę dalej nagrywał kolejny odcinek. A jeszcze kolejny, czyli jak będą siewy.
będą siebie, to zobaczymy. Coś może ciekawego wymyślą na te siebie. Może jakimś innym zestawem. W sumie nie wiem. Akcja Pro musi być teraz ładowany? Albo Scania pojechała się wysypać. Nie wiem, coś muszę pokminić. Ale mam chyba fajny pomysł na siebie. Tylko nie wiem, czy on mi się uda. W sensie, czy ciągnik wydoli? O, może tak. Mam dosyć fajny pomysł na siebie. No może nawet i tu na górze, bo tu na górze w sumie fajnie by było siać. Te cztery pola. Tylko nie wiem, czy ciągnik da radę. Ale to będę musiał sprawdzić. Narzędzie pracy musi być rozładowane, a w sumie się da tym wynikłam, da. Zobaczyć, jak to wygląda. A wygląda to tak, że skosi taki kawałek dopiero. A gdzie jest Aksen? Aksen jest pewnie pewny. Aksen jest tu, Aksen jest sam. No, on się nawet nie przywołał. A czemu tak? A, bo może wykrył, że zboże jest. No dobra, nieważne. Dziękuję za oglądanie tego 37-minutowego odcinka. Na razie. Trzymajcie się, strzałeczka, cześć, papa.